Cześć, witam Was serdecznie. Chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić takim krótkim nagraniem głosowym, w którym będzie o stuprocentowej skuteczności. Znam jedną istotę, która ma taką skuteczność: o cytrynie i lemoniadzie. Zapraszam do posłuchania. Istotą, o której mowa, jest mój pies. Wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie wychodzę przed dom, jest piękne słoneczko. Biorę oddech, jest pięknie i nagle coś tam słychać z oddali i wtedy wypada z domu. On cały na czarno ho, 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 ho. szczeka, szczeka, obszczekuje i obiekt, który było słychać oddala się. Mowa oczywiście o helikopterze, więc y, mój pies jest takim y, no właśnie taką istotą, która zawsze jest skuteczna. Każdy helikopter przegoni i zawsze jest. osiąga swój cel, prawda? Więc tak to, tak to wygląda u mnie czasami. I zazdroszczę mu czasami, że, że ma taką stuprocentową skuteczność, natomiast w życiu no, wygląda to troszkę inaczej. W życiu jest tak, że często dostajemy takie gorzkie cytryny, kwaśne właściwie cytryny, nie gorzkie, i no, trzeba je jakoś przełknąć. I gdzieś ktoś mądry napisał, żeby zamienić je wtedy w lemoniadę. Okej, okay, tylko no. Czasem zależy to oczywiście od nastawienia i do tego, do czego będę Cię dzisiaj zachęcał, to właśnie do zmiany tego nastawienia i zobaczenie, że bardzo wiele sytuacji, nie wiem czy wszystkie, ale bardzo wiele można zamienić właśnie na tego typu z czegoś złego, zrobić coś dobrego i to się często udaje. Ja ostatnio miałem taką, taką sytuację właśnie z awarią serwera. <laughs> Jeszcze kilka lat temu strasznie bym się z tego powodu wkurzał. Dzisiaj po prostu wziąłem się do działania, ogarnąłem ten bałagan i na końcu wyciągnąłem wnioski. I strasznie się z tego cieszę, że, że udało się to jakby zamienić w coś, w coś pożytecznego. I generalnie, jak chodzi o ciebie, o Twoje sytuacje, to wygląda tak, że jeżeli zrobimy jeden błąd, to bardzo często on się powtarza. I teraz. Okej, okay, zawsze mamy prawo do pierwszego błędu, ale jeżeli on się powtarza drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, to powinno ci to dać do myślenia, że coś jest nie tak i albo jakiś nawyk, albo jakaś procedura, albo jakaś czynność coś tutaj nie gra. No tu można mnożyć przykłady od kłótni z rodziną przez jakieś rzeczy, które w firmie nie działają. No może sobie uzupełnić. Czy, czy właśnie zakłada Bóg Macherski, gdzie. Nie, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. Coś trzeba zmienić. I teraz, jak to zrobić? Generalnie od, nie wiem, chyba od dwóch lat jestem takim wielkim fanem procedur i to się u mnie bardzo sprawdza i do czego Cię też zachęcam. Mianowicie procedury to jest spisany plan działania na najczęściej na sytuacje kryzysowe albo najczęściej, gdy nie mamy siły albo one się sprawdzają też w takich, no często w codziennych sytuacjach, bo jest tak na przykład, że rano mamy dużo energii, wieczorem nie mamy, a potrzebujemy coś zrobić i wtedy odpalamy sobie na przykład taką procedurę i jedziemy według schematu i, i nie wymaga to wysiłku, mamy krok po kroku co zrobić i wtedy... No fajnie to działa. I jest mniejsze pole do błędów, mniejszy wpływ emocji na wynik końcowy, więc no, bardzo dużo plusów. Minus jest jeden. Trzeba tą procedurę spisać i poświęcić na to czas. No i większości się oczywiście nie chce. Więc do tego ci będę dzisiaj zachęcał, żebyś przemógł się w tych najważniejszych kwestiach, tam gdzie widzisz, że Coś rzeczywiście się powtarza 10-20 razy ten sam błąd, no to już jest najwyższy czas, żeby, żeby to poprawić. No. Ileż można tracić czasu? Ok, więc myślę, że tak jeszcze zamykając taką klamrą, dlaczego warto wiele osób sukcesu, wiele osób, którzy, takich ludzi sukcesu, którzy no, osiągnęli. Pełną niezależność finansową, rozwinęli duże firmy. To wszystko jest oparte na procedurach. Przypadek? No nie sądzę, nie sądzę, więc to też jest taki kolejny powód, żeby, żeby działać, udoskonalać się, jeżeli i to jest twoim celem, takim dążeniem do doskonałości albo perfekcjonizmu. Oczywiście też nie warto się w tym zatracać, tak jakby. Trzeba zachować zdrową równowagę. Ale jeżeli to jest Twoim kierunkiem, to, to możesz się właśnie uczyć od osób, którym to dobrze wychodzi. No i też, też właśnie iść w podobnym kierunku, życie staje się wtedy naprawdę dużo łatwiejsze. Ok, więc myślę, że to tak. Jeżeli miałbyś dzisiaj zrobić jedną rzecz, to zachęcam się właśnie do rozpoczęcia tworzenia procedur. Pod tym filmikiem dam Ci taki link do artykułu, jak go nazwałem, Podręcznik typowania. Może go sobie przejrzeć, może będzie taką inspiracją, jak taka procedura mogłaby wyglądać, czy to w dziedzinie zakładów, czy w dziedzinie Twojego życia. I bardzo bym prosił o taką informację zwrotną, czy taka forma komunikacji z Tobą, takie obudowanie relacji, gdzie możesz usłyszeć mój głos, poczuć moje emocje. I czy, czy, czy coś takiego ci odpowiada na przykład, żeby pojawiało się częściej? Bo jestem na takim etapie, gdzie budujemy strategię na następny rok i będzie się dużo zmieniało na surebety. I chciałbym zacieśnić te relacje z moimi czytelnikami, żeby to było spożytkiem dla Was, dla, dla, dla zaspokojenia Twoich potrzeb. No i chętnie przeczytam, co, co na ten temat myślisz, myślicie. No i z tą myślą Was zostawiam. Link pod filmikiem i słyszymy się, mam nadzieję, niedługo. Do usłyszenia, cześć, Krzysiek.